Dzień dobry, witam Was dzisiaj Karolina Kajm-Blueprint, Natasza Kotarska i nasza gościni Beata Zatońska, która... Dzień dobry. która zajmuje się, słuchajcie, filmem. Film ją fascynuje i myślę, że gromadziłyśmy tutaj różnych gości, opowiadaliśmy różne historie, ale dzisiaj chcielibyśmy Was zabrać na taki spacer miejski, ale nie na kartach książek tym razem, ale na taśmie filmowej. To tak oldschoolowo zabrzmiało, ale... Ale to wcale nie jest oldschoolowe, bo film w dalszym ciągu nie traci siły, nie traci rozpędu, jest... Mimo, że raz na jakiś czas ktoś wieszczy, że to już koniec, już będą tylko seriale, już będą tylko platformy streamingowe, ale to nie to. Partnerem audycji jest filmne.pl. To platforma, dzięki której firmy łatwo znajdują miejsce na kolejne biuro, coworking lub magazyn. Tylko zweryfikowane oferty z bezpośrednim kontaktem do właściciela. Szukasz biura? Wejdź na finne.pl/cosmopolitans i zobacz selekcję najlepszych miejskich biur w 5 kluczowych aglomeracjach w Polsce, przygotowaną dla słuchaczy podcastu. finne.pl/cosmopolitans. Karolina, a jak Twoje doświadczenia z Finne? Super, strasznie mi się podoba, że ten serwis jest niebywale transparentny. I myślę, że to głównie dzięki temu, że za poprawność danych odpowiadają właściciele i to do nich prowadzą kontakty. Więc Finne to dla mnie jest szybkość, łatwość korzystania i przyjemność estetyczna. Samo szukanie sprawia frajdę. To jak zakupy w dobrym sklepie z ciekawym towarem na półkach i serdeczną obsługą. Polecamy finne.pl/cosmopolitans. Beata Zatońska, specjalistka do spraw filmów. Trudno jest mi to określić chyba. Specjalistka do spraw filmów to jest takie ładne określenie, nie? No tak. Dużo, dużo filmów obejrzanych. Wielu reżyserów, wielu aktorów porozmawianych. I Karolina Kajm-Blueprint oczywiście. Zabieramy Was w taką miejską podróż poprzez filmy, bo... Okazuje się, że ten film, okazuje się, że miasto jest często takim filmowym bohaterem, którego na pierwszy rzut oka nie zauważamy, bo widzimy aktorów i tak dalej. Natomiast okazuje się, że miasto potrafi też grać pierwsze skrzypce w filmowej sztuce. Zdecydowanie tak. I bardzo często reżyser sugeruje to już w tytule filmu. Na przykład Wim Wenders... nakręcił taki piękny film Lisbon Story, od którego zaczęła się w Polsce, może i na świecie, moda na fadu. I wszyscy słuchali zespołu Madredeusz. A film jest przewrotny, bo opowiada o tym, co się dzieje przed nakręceniem filmu, dlatego że bohater, dźwiękowiec, dostaje wiadomość od reżysera, żeby przyjechał do Lizbony. Reżysera nie ma, a on zaczyna penetrować Lizbonę. Chodzi z takim mikrofonem fachowym, z tym futerkiem, żeby nie zbierać zanieczyszczeń. I razem z Wendersem pokazuje nam Lizbonę, jej dźwięki. Można sobie wiele rzeczy wyobrazić. No i posłuchać tego, jak brzmi Lizbona, zobaczyć, jak ona wygląda, a później pojechać i samemu poczuć, jak to i jest. I doświadczyć. Tak. Czy filmy, które są robione w miastach, nie mają przypadkiem takiego jakby drugiego dna? W takim sensie, że jest historia tego filmu, ale mamy też w głowie historię tego miasta. Czy to nie jest tak, że to one się trochę przenikają, są bogatsze? Nie mówię już o tym później, tym trzecim etapie, kiedy jedziemy odwiedzić to miasto. Ale ja mam takie wrażenie, że się inaczej ogląda. Na pewno, bo nakładamy na te obrazy nasze wyobrażenia o mieście, które widzimy, nasze marzenia. Do tego jest jeszcze obraz, który ma reżyser, a czasem pojawia się jeszcze tak zwane piąte dno, dlatego że może się okazać, że to miasto, które widzimy na ekranie, to tak naprawdę nie jest to miasto. Bardzo często w filmach hollywoodzkich, na przykład
Praga gra wiele miast. Gra Wiedeń, gra włoskie miasta i wpasowuje się po prostu idealnie. Także to są takie warstwy, które się nakładają, ale pozostają nasze wyobrażenia. Czyli jak nie wiem, że to jest Praga, to mimo wszystko chcę jechać do Wiednia? Tak. Tak, no bo ten Wiedeń jest taki... są organizowane w Pradze, wiem, takie wycieczki śladami na przykład Jamesa Bonda. Miejsca, w które zagrały w Casino Royale, czy bodajże w Moonrakerze. Jedziemy zwiedzać szlaki Jamesa Bonda i wystarczy, że pobędziemy trochę w Pradze. A sama Praga też jest bardzo filmowa. A czy w ogóle buduje się jeszcze miasta na potrzeby filmów, jako dekoracje? Tak, jasne, jasne. Bywa tak, że zdecydowanie lepiej jest wybudować dekoracje w studio, niż pojechać i filmować. Na przykład w zatłoczonej przez turystów w Wenecji. Teraz jest w kinach film, który zrobił Kenneth Branagh. Duchy Wenecji. Mam na liście. Tak. Bardzo dobre kino rozrywkowe. No i tam Wenecja to są głównie dekoracje. Co nie znaczy, że nie czujemy się tak, jakbyśmy wędrowali mrocznymi zaułkami Wenecji. Bo Wenecja jest bardzo mroczna w filmach. Jakiś czas temu naszym gościem był też producent, który opowiadał o tym, że właśnie możliwości technologiczne teraz, a widziałam je na własne oczy, są niesamowite, że rozstawia się ekran i właśnie ta Wenecja się wyświetla. I nawet jak na przykład budujemy wnętrze restauracji, gdzie są okna i one wychodzą właśnie na ten ekran i wydaje nam się, że naprawdę 100% widzimy tę Wenecję, ten kanał i te budynki. One są, się ruszają jakby w czasie rzeczywistym, to bo są jakby zarejestrowane na krótkim filmie, że chodzą ludzie i tam się dzieje życie. No jest to niesamowite. Dużo łatwiej jest na pewno to już robić niż kiedyś, bo kiedyś rzeczywiście trzeba było zamknąć ulicę i tak dalej. Ale że, no nadal nam, oglądającym, wydaje się i myślę, że przy tym powinniśmy zostać, nie wnikając w szczegóły produkcji, że rzeczywiście jedziemy do tego miasta, wybieramy się tam razem z tymi bohaterami. Tak, i zanurzamy się w tę miejską i rzeczywistość. I że wszystko jedno, czy to jest ta Praga, czy Budapeszt, bardzo tak, często, czy Warszawa. Tak, to się okazuje, że jednak zabiera nas to w ten świat. Miasto budowane na potrzeby filmu to kojarzy mi się głównie z Dzikim Zachodem. Tak. No tak. To prawda. Te miasteczka takie... obśmiane trochę miasteczka z tektury, których ściany się waliły i... Tak. No a teraz niestety po naciśnięciu guzika Wenecja znika. Tak. Czyli tracimy trochę taką... te okruszki, które pozostawały po różnych dziełach, znacznie łatwiej po prostu obrócić w nicość, wyłączyć. No, trudno pójść... śladami produkcji, która została skasowana. Tak, w przypadku części filmów tak, a w przypadku części filmów możemy wybrać się podczas seansu na spacer ulicami miasta, które już tak nie wyglądają. Przejść się na przykład Paryżem, który widział René Clair. Lata 50. i to jest zupełnie inny klimat i te budynki, ulice wyglądają inaczej niż teraz. Albo wybrać się na spacer po Neapolu Vittoria de Sica, uliczkami, gdzie w filmie Sofia Loren sprzedawała smażoną pizzę. Co prawda w Neapolu jeszcze można znaleźć takie zakątki, ale już są raczej pełne turystów. A jeśli wspomniałam o Neapolu, to dzięki filmom możemy zobaczyć prawie każde oblicze tego miasta. Także to, które jest związane z mafią, czyli miejsca, gdzie lepiej nie wchodzić,
a które pokazała nam na przykład Gomorra. Film i później serial. Czy są takie miasta, które są niefilmowe, niefotogeniczne, źle się prezentują? Ja uważam, że nie. Dlatego, że są filmy, które, na przykład filmy islandzkie. I był fantastyczny film, który pokazywał Reykjavik. Nie ma niefilmowych miast, nie ma niefilmowych miejsc. Myślę, że z każdego krajobrazu można coś ciekawego wyciągnąć. Coś, co dopowie nam historię bohatera, wzbogaci nastrój, podbije napięcie. Bo pejzaże w filmie, pejzaże miejskie czy pejzaże wiejskie, każde podbijają napięcie. To doskonale widać w horrorach. A jakie macie swoje ulubione filmy, w których właśnie miasto zagrało główną rolę, poza oczywiście Lisbon Story, który, o którym już wspomniałaś? Macie takie filmy, gdzie przychodzi wam na myśl, że właśnie okej, są bohaterowie, ale to miasto też jest ważne. Myślę, że wiele jest takich filmów i każdy mi coś innego dał. Znowu Wim Wenders i Niebo nad Berlinem. Berlin, który jest smutny, mroczny, dramatyczny. Albo jeszcze inny Berlin z filmu Alexanderplatz. Filmu, który jest ekranizacją takiej klasycznej powieści, przeniesionej do współczesności. To wszystko dzieje się w klubach, przy pulsującej muzyce. To jest jeszcze inny Berlin. A propos Berlina, ja na przykład bardzo lubię serial Babylon Berlin. Świetny. I tam właśnie mam wrażenie, że ten Berlin też i pulsuje zawsze inaczej. I też mam roczne i różne inne strony, natomiast przenosi mnie w czasie. Tak, bardzo. Tym bardziej, że ten serial jest bardzo taki przewrotny i działa na różnych płaszczyznach czasowych. Także właściwie ja mam wiele ulubionych miast. A czy są takie sytuacje, że to zderzenie okazało się totalnie negatywne po poznaniu tego miasta, które zauroczyło w filmie, a później po wizycie to było takie podkolorowane? Nie, ja mam zawsze bardzo pozytywne podejście i nie działa u mnie taki syndrom, ten Paryż taki nie bardzo, tam nic nie ma. Niefilmowy. Niefilmowy. Woody Allen też bardzo ładnie pokazuje, mam wrażenie, w swoich filmach miasto. Tak. Już od Nowego Jorku kiedyś, ale potem jeszcze i Rzym, prawda? Tak, i Paryż. Piękny, piękny film o północy w Paryżu, w którym on się bawi płaszczyznami czasowymi i mamy Paryż współczesny, a później jest Paryż fendesieklowy i wędrujemy razem z bohaterem po nocnych klubach i rodzą się piękne historie miłosne, jest tajemnica. A czy jest takie miasto, które byś chciała, żeby było bohaterem jakiegoś filmu? Jakbyś mogła zatrudnić sobie teraz dowolnego reżysera, budżet nie gra roli i dopasowujemy postać kreatora, twórcy filmu do miasta. To kogo gdzie wysyłasz? Dobrze, to puszczę wodze fantazji i jeśli mogę wybierać, to ja bym chciała, żeby Charlie Chaplin spojrzał na Warszawę i zrobił film, który będzie się dział w Warszawie. Chaplin spacerujący po Nowym Świecie to jest bardzo ciekawa wizja. Pamiętajmy o tym, że Chaplin robił pełnometrażowe, dobre filmy, więc... Puśćmy go na ulicę Warszawy, niech zobaczy, jak to wygląda. Ze współczesną technologią AI plus ekrany. Tak. Właściwie moglibyśmy okazać, że robimy. Tak, zróbmy. Byłoby fajnie, tak. A kojarzysz jakieś filmy rzeczywiście o Warszawie takie, które moglibyśmy polecić? Okej, popatrzcie, że ta Warszawa może wyglądać tak. Wszystkie współczesne polskie komedie romantyczne, jest ich mnóstwo, w których Warszawa wygląda
rewelacyjny, jak fantastyczna współczesna metropolia pełna wieżowców, pięknych, szerokich ulic obsadzonych drzewami. Nawet skołowani, tam też te biura i to miasto wygląda wszystko, pięknie. Wszystko. To są bardzo piękne miejskie pejzaże. Ale spotkałam się z taką opinią, że ludzie sobie oglądają, mówią, ale to nie jest Warszawa, bo tutaj się przechodzi z ulicy, nie wiem, Nowowiejskiej na Kruczą i nie da się przejść. No dobrze, ale to jest filmowa rzeczywistość. No tak. I każdy twórca filmowy buduje miasto tak, żeby to odpowiadało jego wizji. Także śledzenie szlaków bohaterów na mapie czasem może źle zrobić naszemu odbiorowi. Mówią, no jak to? No przecież to wcale nie wygląda w rzeczywistości tak, jak nam pokazano na filmie czy w serialu. Może jeżeli ktoś zbyt dokładnie śledzi, czy te ulice naprawdę się krzyżują, to po prostu nie dał się uwieść tej opowieści. Może tak być, chociaż czasem są tacy, którzy lubią sprawdzić wszystko. Analizować każdy detal. Tak, wszystko, prawda? Przeanalizować. Czy rzeczywiście ktoś ma na przykład zegarek na ręku, a się zdarza? Są całe strony internetowe, nie? Gdzie ludzie znajdują... W historycznych filmach. Nie? Tak, że bohater widać, że ma zegarek i mu albo wyszło spod rękawa. Albo kawałek sportowego buta. Tak jest. Ale zdecydowanie polecam, żeby spojrzeć na filmy, na seriale, na to, co oglądamy od strony drugiego bohatera. Miejsc, gdzie to się dzieje. Albo nawet pierwszego bohatera. Bo bardzo często to miasto jednak jest pierwszoplanowym bohaterem, bo ta historia nie mogłaby się nigdzie indziej wydarzyć. Woody Allen i Vicky Cristina, Barcelona. Energia miasta napędza to, co się dzieje z bohaterami. Nie wyobrażam sobie, żeby film Masz wiadomość rozgrywał się gdzie indziej niż w Nowym Jorku. To było bardzo dawno temu, kiedy obejrzałam ten film po raz pierwszy. Pamiętam, że tak sobie patrzyłam na ekran i myślałam, ojej, ale fajnie, ja bym też tak chciała wyjść z domu, kupić sobie kawę na wynos, przejść tymi pięknymi ulicami i wejść do pracy. No i teraz mogę sobie przejść pięknymi ulicami Warszawy, kupić sobie kawę na wynos. Jak McRyan. Jak McRyan. W tym samym kubku. Tak. A zdarzało się wam może spróbować takiej rzeczywistości filmowej, że właśnie idę sobie tą ulicą, powiedzmy w tym Nowym Jorku, tą ulicą z tej sceny, którą widziałam w filmie i chciałabym ją poczuć jeszcze raz, tylko będąc na tej ulicy? Ja sobie zrobiłam taką sesję, kiedy byłam przez 2 tygodnie w Rzymie i chodziłam ulicami rzymskimi, śladami bohaterów Słodkiego Życia. Nie udało mi się iść tam, gdzie jest Fontanna di Trevi, żeby zobaczyć ją w nocy, kiedy nie ma turystów, ale tak stanęłam, popatrzyłam. To tutaj Anita Ekberg stała pod strumieniem wody i Marcello Mastroianni szedł, żeby jej przez chwilę tam potowarzyszyć. Chyba najczęściej powtarzaną sceną jest Marilyn Monroe nad wywiewem z metra. Tak. Wydaje mi się, że to jest... Miałaś takie doświadczenie? Nie. Ale jak zapytałaś o to, czy ktoś miał kiedyś taką potrzebę, żeby jakąś żeby scenę sprawdzić. Powtarzać czy sprawdzić, to myślę, że ta się cieszy bardzo dużym powodzeniem. Powodzeniem, tak. Ja na przykład chciałam sprawdzić, bardzo podobał mi się serial Bran, czyli Most nad Sądem. Z świetne. Fantastyczną bohaterką Sogą Nerien. Świetny, to prawda. No mroczna rzecz, ale chciałam sprawdzić, jak to się czuje człowiek na tym moście, bo serial dotyczy trochę kryminalnych spraw pomiędzy Danią i Szwecją. I dużo to jest jakby most, bo się też rzecz dzieje od tego mostu. Jak przyjeżdżałam przez ten most, to tak właśnie trochę wróciłam emocjonalnie do tych momentów tego serialu, który zresztą bardzo polecam, może właśnie na takie jesienne, długie wieczory. Ja też bardzo polecam. To taki serial nieodkładalny trochę. Mm.
Tak, coś w tym jest. A wracając do tych śledztw filmowych, czego ty szukasz w filmach? Bo spędzasz, rozumiem, całe swoje prywatne, zawodowe życie, bo tu nie może być granicy. Czy można być filmoznawcą, workaholikiem? Czy to się robi dla przyjemności? Dla przyjemności. Czyli nie pracujesz de facto. Właśnie to jest problem zawsze. Czy jeśli czytam książki, oglądam filmy i później z nimi coś robię zawodowo, to ja pracuję czy nie pracuję? Nie wiem. Wydaje mi się, że nie, ale jest to jednak praca. Czego szukam? Staram się otwierać na to, co oglądam i ograniczyć pewne oczekiwania. Dlatego, że oczekiwania względem twórców, względem rodzaju filmu, gatunku, czasem potrafią nam zamknąć drogę do tego, żeby obejrzeć film i w pełni się w niego zanurzyć. Bywa tak, że jeśli przyjrzycie się recenzjom, to jest tak, że ten film to nie jest taki dobry, jak moglibyśmy się spodziewać po danym reżyserze. Bo spodziewaliśmy się czegoś innego. Więc sobie zamykamy w pewnym sensie drogę do tego, żeby ten film odkryć. Teraz była niedawno na Netflixie premiera Nowego Znachora. I część publiczności mówiła, nie, to niemożliwe, żeby to był dobry film, bo był tylko jeden Znachor z Wińczyckim. I nie, to jest bardzo dobry, jak na melodramat, wartko zrobiony film. Polecam. Tak, a właśnie, skoro jesteśmy w tym momencie, to po prostu wykorzystajmy cię zawodowo tutaj delikatnie do małych polecajek. Wiesz, zbliża się takie, mam wrażenie, że sezon, kiedy chętniej będziemy siedzieli przed ekranem w kinie. Więc, jeśli już się wybierzemy do tego kina, albo rzeczywiście będziemy chcieli wieczorem spędzić pod kocem czas w naszych platformach ulubionych, jaką podjąć decyzję w tym natłoku wszystkiego? Bo tego jest bardzo dużo. Bardzo dużo. Na przykład nagrodą, które zostały przyznane na festiwalu w Gdyni. I poświęcić trochę uwagi polskim filmom. I na przykład obejrzeć film Kos, który dostał Złote Lwy w Gdyni. I jest to nietypowa opowieść, uwaga, o Tadeuszu Kościuszce. Albo obejrzeć też nagrodzony w Gdyni film Doppelganger, który zrobił Jan Holoubek. Przez dolę reżyser i operator. I przekonać się, że nasze kino w dalszym ciągu jest bardzo dobre. I jeżeli ktoś roni łzy i mówi, że to już się skończyło, to znaczy, że nie chodzi do kina i nie ogląda. Nowy Scorsese. Nowy Scorsese, który westernie połączonym z thrillerem, to jest taka trochę gatunkowa hybryda, opowiada o tragedii indyjskiego plemienia, które jest eksterminowane, bo trzeba mieć dostęp do pól roponośnych. Albo poczekać na nową opowieść o Willy Wonce i Fabryce Czekolady. O, to ja na to czekam zdecydowanie. Ja też. To będzie musical i taka familijna opowieść, którą rodzice będą mogli obejrzeć z dziećmi i na pewno wprowadzi nas w pachnący czekoladą świąteczny klimat. Myśląc o młodzieży, bo czasami tutaj mamy takie pojawiające się wątki jakiegoś młodego biznesu i pewnej przedsiębiorczości, gdybyś miała doradzić komuś u progu decyzji zawodowych, czy takie zajęcie filmoznawcy to jest jakaś droga na życie, to byś zachęciła, zniechęciła? Uważam, że jak się idzie za swoją pasją, to wtedy wychodzi. Jeśli się rzeczywiście robi to,
co chce się robić. Czyli co myślę, trzeba, że obydwie możecie robić, to co trzeba lubić, żeby być filmoznawcą. Co trzeba robić? Co trzeba robić, lubić. To trzeba obejrzeć dużo filmów przede wszystkim. Można iść na kulturoznawstwo, można iść na polonistykę, można iść na matematykę. I myślę, że to jedno drugiego nie wyklucza. Czyli dużo filmów, dużo popcornu. Dużo zobaczyć, dużo przeczytać, otwierać się za każdym razem. Tak jak mówię, żeby nasze oczekiwania i nastawienia, nastawienie nie zjadły tego, co moglibyśmy wyjąć z przygody z filmem, przygody z książką. A jeśli są jakieś książki o filmie na przykład, to myślisz, że możesz coś polecić naszym słuchaczom, żeby chcieli się na przykład w sztuce filmowej trochę lepiej poruszać? Ja przede wszystkim polecałabym biografię ludzi filmu. Ich jest mnóstwo na rynku i operatorzy, reżyserzy, aktorzy fantastycznie opowiadają o tym, co ich napędza, jak dochodzili do tego miejsca, w którym są i dlaczego chcemy ich oglądać, chcemy oglądać to, co oni zrobili. Matthew McConaughey wydał taką książkę jakiś czas temu. Bardzo ciekawa, bardzo fajnie. Masę zdjęć, oczywiście to jest historia jego życia, ale rzeczywiście ten filmowy świat tam gra no właśnie, dużą rolę. Dobrze jest to oglądać oczami ludzi, którzy są w środku i jak najwięcej mogą nam na ten temat pokazać. No i oczywiście literatura fachowa, ale myślę, że dobrze byłoby zacząć od tych osobistych opowieści. Beata Zatońska, wielkie dzięki. Dziękuję. Zapraszamy do oglądania. Zaplanujcie sobie taki może filmowy weekend. Warto popatrzeć czasem na film trochę inaczej. Nie tylko z punktu widzenia samej historii, ale rzeczywiście tak trochę poanalizować, jak wygląda to miasto, jak wyglądają stroje, jak wyglądają całe stylizacje i pomyśleć trochę o tym, jak wygląda praca ludzi w środku, na planie podczas tego filmu. Wielkie dzięki, życzymy dobrego dnia. Karolina Kajm, Blueprint, Natasza Kotarska. Mówimy wam do usłyszenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia, dziękuję.